Drodzy moi bracia w kapłaństwie, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, chcemy dzisiaj stanąć w prawdzie wobec tego, czym jest grzech. Chcemy usłyszeć słowo Boga, które woła nas do nawrócenia, bo jestem wierzącym człowiekiem dopiero wtedy, kiedy słucham tego słowa i z tym słowem wychodzę z Kościoła, aby je wypełnić. I moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą chcę dzisiaj powiedzieć, to zobaczcie, nam się, kochani, wydaje, że grzech to takie pewne minusy u Pana Boga. Ale grzech nie ma takiej natury. Naturą grzechu jest śmierć. My czasem oskarżamy Pana Boga o to, że On nas zszywa nam jakieś kłody pod nogi, cierpimy przez Niego, krzyżuje, na końcu umieramy. Ale Bóg nie stworzył człowieka ani do śmierci, ani do cierpienia, ani do starzenia. Śmierć przyszła przez zawiść diabła i dlatego, moi drodzy, konsekwencją tego grzechu pierworodnego jest nasze cierpienie, nasze starzenie i nasza śmierć. I Bóg zawsze, moi drodzy, ten, który jest życiem, patrzy na nas z miłosierdziem. My natomiast, kochani, odpowiadamy bardzo często grzechem i stajemy poza Panem Bogiem. Bóg jest życiem. Być w grzechu to być oddzielonym od Boga, czyli być w śmierci, bo jestem oddzielony od życia. Na nasze grzechy też, moi drodzy, bardzo często jesteśmy ślepi. Nie widzimy swoich grzechów. Wielu grzechów nie widzimy. Dzisiaj, moi drodzy, nie przeczytaliśmy całej tej Ewangelii, dlatego żeby, moi drodzy, zwrócić wam uwagę na starszego brata, którego pomijamy, zapominamy. Nam się wydaje, że był jeden grzesznik w tej Ewangelii, ten syn, którego my nazywamy marnotrawnym, a drugi jest bardzo porządny. Ale tak naprawdę jest to człowiek, który wszedł w dramat grzechu. Bo zobaczcie, moi drodzy, syn marnotrawny po powrocie siada z ojcem do uczty. Ta uczta jest symbolem jedności z Bogiem, bo wiemy, że ojciec w tej przypowieści przedstawia nam Pana Boga. My jesteśmy zaproszeni do tej jedności już teraz. Siedzimy właśnie na uczcie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, żywym i zmartwychwstałym, obecnym pośrodku nas. I kiedyś zostaniemy zaproszeni na ucztę w niebie. Natomiast, bracia i siostry, ten starszy syn, niby porządny, nie wchodzi na tą ucztę. Ewangelia nie pokazuje nam, co się dzieje. Gdybyśmy spojrzeli na sławny obraz Rembrandta, to byśmy zobaczyli, że syn marnotrawny, który jest przy ojcu, jest w świetle, natomiast syn, ten drugi, starszy, stoi w cieniu. Bo ten syn, bracia i siostry, jest ślepy na swoje grzechy. Myślę, że bardziej, moi drodzy, pasujemy do tego starszego syna. Myślę, że w całej historii naszego życia okazaliśmy się synem marnotrawnym, doświadczyliśmy ciężkich grzechów, wchodziliśmy może w najgorsze błoto naszych grzechów. Ale teraz, bracia i siostry, może bardziej jesteśmy właśnie tym starszym synem. Kiedy wraca syn marnotrawny, jest radość w domu ojca. Tak jak Ewangelia nam mówi, że Bóg, że niebo cieszy się z jednego grzesznika, który się nawraca. Bardziej niż ze 100 sprawiedliwych. I ten syn mówi tak: ja, ojcze, nie chcę mieć nic wspólnego z tobą. Ja nie chcę mieć twojej miłości. Ja nie chcę przyjmować drugiego człowieka tak jak ty, bo ja chcę osądzać swoich braci. I pierwszym grzechem, którego my nie widzimy, bracia, to jest nasza pycha. Kościół mówi, jest 7 grzechów głównych i my, bracia i siostry, nie widzimy swojej pychy. Tego grzechu nie słychać w konfesjonale. A jak łatwo nam jest się wywyższać. Wszystkie nasze kłótnie, kochani, ze sobą, nasze ploty, przecież one wynikają z naszej pychy. My jesteśmy tak pyszni, że nawet Pana Boga osądzamy, bo zdarza nam się powiedzieć, wszystko się Bogu udało, tylko nie udała mu się. To jest osądzanie Boga. Mówimy, on jest nieudacznikiem.
Dalej, bracia, nie widzimy grzechów naszego osądzania. Zobaczcie, przedziwna rzecz, jak ten starszy brat traktuje tego brata, który wrócił. On nie mówi, mój brat wrócił, kiedy mój brat wrócił, ale on mówi, kiedy ten twój syn wrócił. To nie jest mój brat, to jest twój syn, ale on nie jest moim bratem. I go osądza. Mówi, wydał pieniądze z nierządnicami, ale Ewangelia nie mówi, na co on wydał te pieniądze. On go w sercu osądza i wszystkie nasze kłótnie, nasze ploty, nasze obrażanie się, traktowanie kogoś z góry. Czasem, moi drodzy, wejdziecie do jakiegoś miejsca i widzisz, że jesteś potraktowany z góry, bo ktoś się od razu czuje lepszym od ciebie. Często ta nasza pycha wynika też z naszych poranień. I za tą pychą stoją nasze sądy, moi drodzy. Kolejnymi grzechami, których my nie widzimy w naszym życiu, to są tak zwane grzechy cudze. To nie są grzechy kogoś innego, ale grzechy, do których my się przyczyniliśmy. I to najlepiej widać chociażby w doświadczeniu i w grzechu aborcji. Bo zobaczcie, moi drodzy, wielu z nas namawiało, nieraz słyszę płaczące kobiety, mówiłem, ojcze, byłam młoda, mój ojciec kazał, moja matka kazała, mój chłopak, bo często nie było małżeństwa, czy mąż kazał. To znaczy, kiedy namawiałeś, jest to grzech cudzy, masz w tym udział. Kiedy dawałeś pieniądze, zachęcałeś, popierałeś to. Nakazywałeś, zezwalać. To jest kolejny z tych grzechów cudzy. My to robiliśmy. Pochwalałeś może nawet aborcję. Może nawet braliście udział w tych marszach. To jest grzech cudzy. Pochwalamy aborcję. Milczeć, kiedy ktoś o tym mówi. Kolejny z grzechów cudzy. Nakłaniać. Zresztą bracia i siostry, sławetne naszych polskich gościnach powiedzenie braci. Ze mną się nie napijesz? Przecież to jest namawianie do grzechu. Pijaństwo jest grzechem. Ja nie jestem abstynentem, bracia i siostry. Żebyście sobie nie myśleli, że abstynent mówi wam te słowa. Upijać się jest grzechem. Pomagać w popełnieniu grzechu. Grzechy, w których ja mam uczestnictwo. Dzisiaj, bracia i siostry, te sytuacje rodzinne, gdy ktoś zamieszkuje razem poza sakramentem. One są bardzo trudne, ale czasem jest tam nasze poparcie. Popieramy rozwody i tak dalej, i tak dalej. Zapomnieliśmy też, bracia i siostry, o grzechach wołających o pomstę do nieba. Takim grzechem właśnie być może jest aborcja, bo jest umyślnym zabójstwem. Dalej, grzechy przeciwko ludzkiej naturze. A więc, moi drodzy, manipulowanie z ludzką naturą. Między innymi także grzech homoseksualizmu. Oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, ojcze, jesteś homofobem. Po pierwsze, bracia i siostry, pierwotnie termin homofobia w psychiatrii, w seksuologii oznacza mój lęk, że mogę być osobą homoseksualną. Media zmanipulowały to w inny sposób. Kolejna rzecz, jestem osobą, która posługiwała osobom homoseksualnym, znam ich dramaty i głosiłem im dobrą nowinę, że Bóg ich kocha, ale mówiłem, grzech jest grzechem. Rozgrzeszałem, kiedy mogłem. Karmiłem, bo byli czasem w biedzie. Kiedy byłem w Warszawie i posługiwałem w szpitalu na Woli. Ale Kościół nas tak naucza i my w tym żyjemy. Krzywdzić samotnych, biednych, sieroty i wdowy, mówiła Biblia. Kolejny z tych grzechów wołających o pomstę do nieba, albo bracia i siostry, jakże powszechny grzech, wstrzymywanie zapłaty dla kogoś. My, moi drodzy bracia i siostry, mamy wiele grzechów i na każdy z tych grzechów Bóg odpowiada nam przeogromnym miłosierdziem. To widać właśnie w tym synu marnotrawnym. My czasem patrzymy na tę Ewangelię jako na banał, bo jakiś chłopak wziął pieniądze, no przetrwonił, nic się nie stało. Ale nie o to chodzi w tej Ewangelii. Syn prosi ojca, żeby dał mu część majątku, która na niego przypada. Część majątku to jest formuła spadku. On prosi, żeby ojciec zginął. Dlatego grzechy ciężkie w Kościele nazywamy śmiertelnymi, bo to, co powiedziałem, grzech przynosi śmierć. My mordujemy Boga w naszym życiu. Mówimy, żyję bez Ciebie, poza Tobą. Ja jestem mądrzejszy od Ciebie, Boże. I ja będę żył po swojemu. Wyobraźcie sobie, że wasze dzieci chciały was zamordować. Podłożyły ci nóż pod gardło. Spaliły cię. Jakoś cudem uciekłeś z domu.
Bóg na nasze grzechy odpowiada zupełnie inaczej. Nas czasem, bracia i siostry, bardzo trudno jest przeprosić. Mijają dni, zanim się pojednasz z mężem, z żoną, chodzisz obrażony, nadąsany. A w tej Ewangelii, zobaczcie, zanim syn powie przepraszam, zanim zapuka do drzwi ojca, ojciec wybiega do niego, bo go tak kocha. I Bóg, bracia i siostry, On zna gehennę naszych grzechów. On wiedział, jak cierpiał ten syn, w jakiej był nędzy. Bóg rozumie twoje grzechy i twoje cierpienie płynące z grzechów. Rozumie śmierć, w którą wszedłeś, i sam wybiega ci naprzeciwko i rzuca ci się na szyję i cię całuje. Daje pierścień jako znak: jesteś moim dziedzicem. My, bracia i siostry, którzy robiliśmy może wszystkie grzechy, jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego. I daje mu najlepszą szatę. A dosłownie, gdybyśmy czytali w Grece, to byśmy przeczytali najpierwszą szatę. Najpierwszą szatę. To, co ma najlepszego. Dlatego zobaczcie, święty Paweł dzisiaj mówi do nas w tym pierwszym czytaniu: przyoblecz się w zbroję światłości, a gdzie indziej powie: przyoblecz się w Chrystusa, bo chrześcijaństwo to nie jest pozbyć się niektórych grzechów. Bo my się niektórych grzechów pozbędziemy, jak będziemy, moi drodzy, bez okazji, chorzy i starzy. Ale żeby przyoblecz się w Jezusa Chrystusa, to znaczy, żeby mieć taką miłość, jak On ma. Dlatego dzisiaj, bracia i siostry, chcemy wam przypomnieć, że Bóg woła do was: bądźcie doskonałymi, bo ja jestem doskonały. Bądźcie miłosierni, bo ja jestem miłosierny. Przebaczajcie, bo ja wam wszystko przebaczyłem. I my nie chcemy być tym starszym synem, który osądza, potępia, nie zgadza się. Ale chcemy być, bracia, tym, który wybacza jak ojciec. I dlatego dzisiaj, moi drodzy, zapraszamy was do tego, byście w swoim życiu rozeznali, czy macie jakąś sytuację niewybaczenia lub nieprzebaczenia. I byście dzisiaj, idąc za tym słowem, chcieli być pełni miłosierdzia, pełni wybaczenia i jednania się z drugim. Bo my na serio jesteśmy braćmi i siostrami. I to chrześcijaństwo będzie znakiem tylko wtedy, kiedy ludzie w nas zobaczą miłosierdzie naszego Pana. Amen.